W tym odcinku wrócimy do tematu poruszonego w tabelach danych, czyli struktur. Strukturę możemy traktować jako folder na zmienne. Co różni go od tablicy? To fakt, że może przechowywać różne rodzaje danych. W UniLogic mamy 4 rodzaje struktur. Struktury systemowe, automatycznie generowane struktury, struktury timerów i struktury definiowane przez użytkownika. Wszystkie struktury są przechowywane tam, gdzie pozostałe zmienne, w zakładce globalnej. Zmienne wchodzące w skład struktury możemy podejrzeć klikając na typ struktury. Struktury systemowe tworzone są wraz z projektem i przechowują informacje o naszym sterowniku, jak i przydatne zmienne, np. czas z RTC. Automatycznie są generowane struktury zawierające wejścia, wyjścia sterownika, jak i modułów rozszerzeń lokalnych i zdalnych. Znajdziemy je w zakładce I/O. W projekcie mam wygenerowaną strukturę I/O sterownika, modułu 1600 i modułu komunikacji RS232. Tak samo ma się sprawa z timerami. Po utworzeniu timera znajdziemy strukturę w zakładce Timers. Znajdują się tam dwie zmienne przechowujące czas ustawiony i aktualny oraz zmienna bitowa wyzwalacza. Teraz przejdźmy do definiowania struktur w zakładce Structs. Struktury tworzymy jak tagi klikając na znak plus. Pokaże nam się okno tworzenia struktury, w którym nadajemy nazwę. Po zapisaniu możemy od razu przejść do utworzenia zmiennych wchodzących w skład danej struktury. Przykładowo utworzymy strukturę, która będzie odpowiadać wejściom i wyjściom w naszym zestawie szkoleniowym. Tworzymy dwie tablice odpowiadające wejściom i wyjściom, zmienną string zawierającą nazwę i zmienną integer 16 odpowiadającą wejściu analogowemu. W naszym projekcie będą dwa stanowiska, więc utwórzmy odpowiednie struktury. Jako typ wybierzemy strukturę stanowisko. Możemy od razu przejść do przypisania nazwy odpowiedniemu stanowisku. W przykładzie komunikacja między urządzeniami odbywa się po modbusie TCP. Standardowo dane, które miały wymieniać sterowniki, trzeba było ręcznie dodawać, co w przypadku dużych projektów było czasochłonne. W przypadku, gdy niezbędne dane mamy w strukturze, wystarczy, że wybierzemy Add New Struct i nasze zmienne będą już w odpowiednich zakładkach komunikacji. W przypadku dwóch stanowisk, przypisanie odpowiednich zmiennych do elementów graficznych zajmie chwilę, ale gdy mamy takich stanowisk 100, będzie to czasochłonne i nietrudno o pomyłkę. Teraz tą samą czynność wykonam przy użyciu struktury. Wcześniej widoczne elementy stanowiska utworzyłem za pomocą Custom Controls, o którym na pewno wspomnimy w kolejnych odcinkach. Dużym atutem Custom Controls jest to, że mogę przypisać zmienne lokalne do elementów bazując na mojej strukturze. Teraz wystarczy, że w Properties Window przypiszę do lokalnej struktury odpowiadającą strukturę globalną, czyli ST1 i ST2. W taki sposób zaoszczędziliśmy masę czasu i jak widać wszystko działa idealnie. UniLogic automatycznie przypisał wszystkie zmienne i odpowiadające im akcje do poszczególnych elementów kontrolek. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach lub na mail widoczny na ekranie. W międzyczasie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was następne odcinki How to UniStream.